Wiesia, Wieśka, Wiecha, to brzmi tak. Tak, to brzmi prowincjonalnie. Jak jakaś krowa. Ja nienawidzę tego imienia. Za to Julia. No, Julia. Julia ma klasę. To imię jest. Sophisticated. Ja nigdy nie miałam marzeń, żeby zostać nauczycielką, lekarzem, filozofem albo. Albo żoną. Ja chciałam być kimś. Wyrwać się z tego za dużo. W szkole zawsze miałam same piątki, byłam. Tak! Byłam najlepsza. Na ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim dostałam się, no może nie pierwsza, ale w pierwszej piątce, tak. Nie zawsze wszystko się udaje, ale ja czułam, że rozpoczynam nowe życie. Tak miałam znajomych na studiach, miałam nawet przyjaciół. Ale wie pani co? Takich na poziomie. Ja nie zadawałam się z czwórkowymi albo trójkowymi. Tacy ludzie mnie po prostu, no, nie interesowali. Ja potrzebowałam trampoliny i to był ten point, a to mogły dać mi jedynie odpowiednie znajomości. No nie oszukujmy się, takie jest life. Nie ja to wymyśliłam. Już w pierwszym tygodniu zorientowałam się, że trzeba czytać Rzeczpospolitą. U nas w miasteczku takich rzeczy się nie czyta. Ci ludzie nie wiedzą, what is important. Ale skąd mają wiedzieć, tak? Na przykład, no nie wiem, na przykład mój ojciec albo moja matka, listonosz i urzędniczka, są szczęśliwi, bo dorobili się samochodu! Wow! Smutne. Mieszkają w tej mieścinie, na tym Zadubiu i nawet nigdy nie byli za granicą. Co, jak gadam, że za granicą? Ich nawet nie stać na to, żeby zamienić 20-metrową kawalerkę na jakieś większe mieszkanie. Ja niczego tam nie miałam. Niczego. Nawet własnego pokoju. Tak umawiałam się z chłopakami na studiach. Ale wie pan co? Oni byli jacyś tacy dziwni. Co mnie interesuje, muzyka albo wiersze? Ja nie miałam o czym z nimi rozmawiać. Mnie bardziej kręciła kariera. Nowe wyzwania, duże pieniądze, korporacje. Ja, jak byłam na piątym roku studiów, to już zaczęłam pracować. I krok po kroku piełam się do góry. Najpierw jako asystentka prezesa, no a potem coraz wyżej, wyżej, wyżej. No i może to nie było stanowisko marzeń, tak? Ale firma międzynarodowa. Liczyły się perspektywy i przyszłość. Minęło kilka lat i proszę, mam wszystko. Stanowisko kierownicze, męża, dziecko. Można mi jedynie pozazdrościć. No szczerze mówiąc, ja szybko zaczęłam łączyć przyjemne z pożytecznym. Pani wie, o czym mówię. Ja jestem inteligentna. Poznałam kilku wpływowych panów. No i moja kariera zaczęła iść do przodu jak w marzeniach. W zeszłym miesiącu otrzymałam nagrodę za najbardziej spektakularną karierę 10-lecia w branży. Bankiety, drogie hotele, dobre wina, high life. Ja nie wiedziałam, że praca może być aż taka przyjemna. Nie, proszę pana, nie chodzi mi tutaj o seks. Znaczy, to też, tak? Ja nie mówię, że nie potrzebuję, w końcu jestem człowiekiem, tak? Ale to dopiero w drugiej kolejności. Ja pieprzyłam się z władzą. Ze stanowiskiem, furą pieniędzy, a nie z facetem. I to był ten challenge. I osiągnęłam to, co chciałam. Jestem dyrektorem w jednej z największych w Polsce agencji reklamowych. Mam też męża i roczne dziecko. Moje życie jest idealne. Wszyscy mi zazdroszczą. Z Markiem poznaliśmy się na jednym z bankietów. Jest muzykiem. Przepraszam, kogoś to bawi? On jest bardzo zdolny i bardzo znany. Ale po prostu ostatnio, no, nie ma szczęścia, tak? Ja znalazłam niedawno wizytówkę mojego, że tak powiem, znajomego sprzed lat. Mi pomógł się wybić, więc może obydwoje coś zaradzimy. Na razie znalazłam Markowi inne zajęcie. Niańczy naszą córeczkę, zajmuje się domem i przynajmniej się nie ubija. Chodzi w garach, siedzi w garach, chodzi w pieluchach, siedzi w pieluchach, wychodzi wyłącznie do sklepu. Minął rok, a ja już nie mam o czym z nim rozmawiać. O przepisach witek cielęcych, w składzie proszku do prania, nowych odżywkach dla dzieci. Tak, może ma pani rację, może z jednej strony ja nie powinnam narzekać, tak? Rano, z tyrana, po 12 godzinach pracy. A w domu czyściutko, podłogi lśnią, wszystko wyprane, wypracowane, Maria Antonina wykąpana, a ja tylko do niej buźki na dobranoc. No i mnie się to podoba, bo ja jestem profesjonalistą.
być wykonana bezbłędnie i nie ma prawa być najmniejszych potknięć. No i na razie mój mąż zdaje ten egzamin. No, ale z tej drugiej strony... Z tej drugiej strony nasze pożycie seksualne leży. Marek jest ciągle, jakby to powiedzieć, zmęczony. Boli go głowa, nic mu się nie chce. Ja rozumiem, rozumiem, że Maria Antonina często płacze, budzi się w nocy i w ogóle nie można się wyspać. Ale ja potrzebuję seksu, tak? Gdyby nie te bankiety, to ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Maria Antonina, ta moja córeczka, to... To przepiękne dziecko. To niesamowite, żeby roczne dziecko już wskazywało literki paluszkiem, no. To jak ona śpiewa, jak ona chodzi, no to jak ona chodzi, to i to jak ona tańczy. Ja? No, ty. Ja.
Też jeden. Cichy. Kościelny. Co? Dieter. Dieter przyjechał i poszliśmy na mszę. Modlitwa. My stoimy za ręce i tak nas wzięło, że w głowie tylko set. Światła pogasły, wszyscy poszli, a my do konfesjonału i tam. Do ślubu. Ustaliliśmy datę na za 2 lata, ale Bogdan? Bo tak miał na imię mój facet? Powiedział, że ma wątpliwości i musi wszystko przemyśleć? A ja o tych przemyśleniach dowiem się pierwsze. Minęło 8 miesięcy, a on nic. Czasami ogarnia mnie taka złość, ale myślę sobie, że Bóg tak po prostu chciał. Widać, nie był mi pisany. Od 5 lat mieszkam w Warszawie. Mam małe mieszkanko z hodowlą kaktusików. Apurokaktus, długowieczny echinopsis, mamilaria z takimi różowymi kwiatuszkami, a ostatnio zakwitła mi na żółto parodia i jest teraz tak kolorowo. Wszystkie stoją w rządku, bo ja uwielbiam porządek. Kubki. Łóżkami tylko w lewą stronę. Długospisy z kówkami do góry. Stół, jesionka, garsonka czy beret, nieistotne. Ja wolę wydać więcej, ale musi mi wystarczyć na dłużej. Te gorsze rzeczy noszę po domu na co dzień, a te lepsze do pracy, no i do kościoła. Co tydzień przyjeżdżam do domu. Mamusi. Rzadko wychodzę z koleżankami, no bo przecież to moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką. Przyjeżdżam na cały weekend i razem gotujemy obiad. Musi być porządny, żeby się najeść. Wiadomo, na pierwsze danie zupa, na drugie ziemniaki z kotletem, no i potem deser, no sernik. A potem sprzątamy, rozmawiamy, oglądamy seriale, śmiejemy się, płaczemy i tak nam mija czas. Się modlę. Mam ojca. Mam kolegę. Księdza. Paweł ma na imię.
Znamy się od liceum, razem chodziliśmy na pączki, a potem na oazy. Tylko ja byłam jego koleżanką, żadna inna. Ale on potem poczuł powołanie i poszedł do seminarium. Nie czuł tego. Nie czuł tego samego, co ja. Nigdy mu nie powiedziałam, no bo przecież to mężczyzna powinien zabiegać o kobietę, ale ksiądz? Teraz? Tym bardziej teraz. Teraz, od kiedy rozstałam się z Bogdan mnie rzucił. Często się spotykam z Pawłem i rozmawiamy o nas, o ludziach, o Bogu. Ostatnio 2 tygodnie nie było mnie w Siedlcach. Od razu pobiegłam do kościoła. Tęskniłam za nią. Zobaczyłam go na ołtarzu, a on jakby był wszędzie. Przede mną, za mną, obok, w mojej głowie, wszędzie. Uklękłam, złożyłam ręce i zaczęłam się modlić. Modlić, by być z nim, by poczuć go w sobie, a on wziął go w ręce i ruszył do przodu, ku mnie. Szedł dostojnie, powoli. Spojrzał na mnie, lekko się uśmiechnął, a ja cała drżałam wewnątrz, pełna napięcia i miłości. Tyle czekałam, cała dla niego, gotowa, czysta, wierna, a on szedł powoli. Mówiłam tylko: Ojcze nasz, bo nie wierzyłam, że to już, że to się dzieje naprawdę. Stanął przede mną. Otworzyłam oczy i widziałam tylko guziki od jego sutanny. Jak drabina do nieba. A on trzymał go na wysokości moich ust. Mój chleb, moje życie, moja świętość. Zamknęłam oczy, a on włożył mi go do ust. Aż zakręciło mi się w głowie od tego ciepła przepływającego z gardła do serca. Paweł powiedział: ciało Chrystusa. Amen, odrzekłam. I poszedł dalej. Wróciłam do domu i zaczęłam odkurzać. Było pewnie tyle radości, a mężczyzny oczywiście, że szukam. Ale nie. On nie może być byle jaki. Musi mieć minimum 1,85 m. A, 6. Wykształcony, z doktoratem, najlepiej psychologii, ekonomii, wierzący, z dobrej rodziny i obcokrajowiec. No, najlepiej z Niemiec. A reszta jest nieistotna. Kompletnie bez znaczenia. Pierwszym pokoleniem, które pracuje ciężko, ale za konkretną kasę. Możecie żyć.
w swoje ręce i nie zmarnujcie jej. Ja wychodzę na spotkanie, jestem pod telefonem. Do roboty! Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzwonił pan w weekend? Dziękuję, ciekawie, a pański? Dobrze, w takim razie czekamy na nowy brief. Za 5 minut? Okej. Pozdrawiam. Zrobili research i zwiększają produkcję. Jeszcze więcej? Nikt nie kupi tego gówna. Nie twój problem. Jaki szer? 15%. Jak czas w telewizji? Czekamy się 15%. Breaki będą za wolne. Sprzedajesz do czas przedświąteczny. Dobra, sprawdźcie przez czasy zamówkowe, jak wiesz, żeby nie było fakapu. Cześć, Magda. Masz jeszcze fajne czasy? Niedobrze. Potrzebuję minimum 50% prime time'u. Dobra, to czekam, inaczej zmienimy stację. Na razie. Kortarkę? Kobiety 20-40. Budżet? 4 bańki plus rezerwa milion. Layout! Dzień dobry, panie dyrektorze. I doszło do layout? I jak? Czarny. Konsumentów przyciągamy świeżością, nie elegancją. Dobrze, w takim razie 3 poprawki. Headline, advertorial i copy. Do usłyszenia. Ten kredyn myśli, że płyn do kąpieli wypromuje jak samochód. Dobra, copywriter? Potrzebuję kopii do spotu za godzinę. Nic mnie nie obchodzi, miałaś na to 2 dni. Nie! Ma być tylko więcej o składzie. Dodaj coś o tych cholernych algam i zapcham mi dupę. Nara. Dobra, prasa, da radę zlecić wcześniej? Rafał, jest akcja. Przesuwamy pierwszy flight o tydzień. Jak to zamknięte? No to otwórzcie. Sprawdź teraz! Grafik? No cześć, nie będzie z większy headline, logo, więcej skarżone produkt. Ta, bardziej wywalić. No wiem, że idiotyzm, ale będzie miał jak chce. Czekam. Zabrać faktury. Wystawiłeś faktury z terminem płatności na pojutrze? Jak to mnie? Co mnie obchodzi, że jesteś zawalony deadline'ami? Nie za pół godziny, już! Dyrektor! Panie dyrektorze... Aha, rozumiem zebranie. Chciałam tylko powiedzieć, że wszystko pod kontrolą. Tak, pod koniec dnia prześlę flowchart z nową strategią. Do zobaczenia. Dobra, to jeszcze brak? Akceptacja spotu i layoutu, kampania prasowa i przedpłaty. TV, akcept, dobra, do roboty dziewczyny, wyliczcie mu dupę, będą w premię. Jak? 50% prime time'u? Jesteś wielka, a miałaś nie seriale? Jak to nie? Seriale, stara! Jeszcze raz ci powtórzę, seriale! Ma być. Dodaj, jest ten szyk i idziemy do domu. Prime time! Prime time, dalej! Poproszę z kierownikiem oddziału. Dlaczego nie dotarło jeszcze do odbiorców? Razem 3 miliony złotych. Co z tego, że przepisowe 3 dni? My nie jesteśmy małym klientem, a to nie są małe pieniądze. Chyba się nie rozumiemy. Nie jutro, dzisiaj. Dziękuję. Przelewy! Przelewy! Witam, panie dyrektorze. I jak wrażenia? O to chodziło. Super, zsyłam na kromali. Jak go pita spokój? Zadzwonię za pół godziny, dobrze? Do usłyszenia. Layout! Layout! Co? Żadnej dopłaty. Słuchaj, z TPPM musicie mieć konkurencyjne. Klient nie może dopłacać. Tydzień na Fidżi? Fundujecie nam? Ale jazda! Dobra, widzimy się wieczorem, see you! Prasa i Fidżi! Prasa i Fidżi, jest! Panie dyrektorze, doszedł flowchart? Co nie zrozumiałe? Zasięgi kampanii 90%, 720 GRP. Telewizja to idealne medium. Największy zasięg przy najniższych kosztach dotarcia. To lunchowa kampania i musimy zbudować imidż. Prasa jako uzupełnienie. Dobrze. Strategia, dziewczyny. Strategia. Przygotowany wysłany, terminy płatności na pojutrze. Cash flow. Cash flow. Jak? O fuck, jest! Seriale! CPP 1200? Tak, CPP! CPP! Panie dyrektorze, wszystko. Faktury, tak. Do 15 voice over. Pod wieczór prześlę spod do akceptacji. Do usłyszenia.
Już reklamuję Vivo, ja też. On kładzie się na mnie. Proszę bardzo. Aha, a powiedz mi, gdzie wy wczoraj byliście? W kinie. A na czym? Na strzelaninie. No. Taki facet woli serialę. Który facet woli serialę? Podstawa to bezpieczeństwo. Zapraszasz go do domu, kominek rozpalony, podłogi na błysk, okna umyte i co? Dzwonek do drzwi otwierasz. Na wejściu kapcie i gazeta, a potem na stół obiad. Pierwsze danie rosół niech będzie, drugie ziemniaki z mięsem. No i deser niech będzie też sernik. A potem tylko pilot do telewizora i wszystko będzie załatwione. Który facet przychodzi jeść? Jaki schabowy! Taki facet potrzebuje innej rzeczywistości. Pański salon, masaż, ty tylko w koralikach, taniec brzucha, i szepczesz na ucho. Mój bira sutta sarvanga suka kamasu. Co jeżeli rozumiem to angielski? Zrozumie kamasu. No raczej. Słuchaj, dobra dziewczyny, czekaj. On jest romantykiem, tak? Na spotkaniach non-stop eye contact? No to taki facet marzy o prawdziwym uczuciu, a nie o strzelaninie. Co się tak upadło na strzelaninie? No chyba. Noc, tak? Gwiazdy spadają, masz rozpuszczone włosy, sukienka, trzymacie się za ręce, przytulacie się, patrzysz mu głęboko w oczy i mówisz... No chyba bym się pożygała. O, a jeśli z tego tłumaczę, to strategia robi słońce, prawa rasa. Ty w krótkiej spódniczce, w pustce z opadającym ramionczkiem. Kładziesz się od niej na kocu i mówisz, rozwiązuje mi się budzik. Zechcesz podciągnąć pod kolanówkę? Kochanie, to były trendy z zeszłego sezonu, więc już nie teraz. Tak, gdyby padł na miasto, tak. Dziewczyny, wy nic nie wiecie o życiu. Taki facet potrzebuje kobiety, a nie dziecka. Bielizna z ćwiekami, czarne kozaczki do kolan, paznokcie pomalowane na czerwono, bat w ręku i chodzi jak w zegarku. Stajesz prosto, włosy rozpuszczone, za mordego, na smycz i rozkazu. Na kolana. Czołga się. Błagaj o litość skurwysynu i pejczę go raz za razem. Tylko to jest zdobywca, a nie ofiara. Ale w pracy. Blondynką z biegami na nosie i najdłuższymi nogami świata. Pierwsza do niej podeszłam, spytałam, czy mogłaby mi pożyczyć notatki z poprzednich zajęć. Ona pożyczyła, zaprzyjaźniłyśmy się. Rozmawiałyśmy dużo, dzwoniłyśmy do siebie, uczyłyśmy się razem, chodziłyśmy na imprezy, a właśnie raz poszłyśmy na imprezę do klubu gejowskiego i to był jej pomysł. No i tam dla jaj pocałowałyśmy się. To też był jej pomysł. Ja odwzajemniłam na serio. A ona wzięła mnie do siebie do domu. Przez całą drogę nic nie mówiłyśmy, tylko otrzymałyśmy się za ręce. A u niej w domu... kochałyśmy się dwa mnie. Przy zapalonych świecach i zgaszonym świetle słuchałyśmy Koena. Całowałyśmy się, kąpałyśmy, dotykałyśmy swoich piersi, ust, stóp, nóg.
dziwne, ale żaden facet nigdy nie zaspokoił mnie tak jak ona. Tylko przy niej czułam się naprawdę kobietą. Tylko przy niej podobały mi się moje oczy, moje pomalowane paznokcie, moje ciało. Wszystko. Tylko przy niej. No a z facetem przespałam się do tej pory 2 razy tylko. Pierwszy raz, żeby stracić dziewictwo. No wszystkie już potraciły, no to no nie mogłam być inna, prawda? A poza tym musiałam zrobić wszystko, żeby nikt się nie zorientował. No i poszłam z kolegą z klasy, wypiliśmy kilka piw, rozłożyłam nogi i jakoś przeżyłam. Nie wiem, może ja jestem jakaś normalna, ale... Dobra, parę miesięcy temu to samo. Stwierdziłam, że się przełamie, no bo może jednak, nie wiem, jestem jakaś uprzedzona. No i ja nie wiem, jak się podrywa facetów, nie wiem. Pani wie, jak się podrywa facetów? Ja nie mam pojęcia, ale no, zrobiłam tak jak dziewczyny z pracy. Poszłam na jakąś imprezę, zagadałam do kolesia, Tomek z Wrocławia. No, pogadaliśmy, potańczyliśmy, wymieniliśmy się numerami telefonów i następnego dnia oczywiście mną stoją rozmowy na czacie przez telefon i od SMS-a do SMS-a się umówiliśmy, że on do mnie przyjedzie na weekend. Oczywiście uzgodniliśmy, że nie zagłębiamy się w żadnych uczuć, po prostu udajemy, że się kochamy. W sobotę wykąpałam się i czekałam na niego, przyjechał koło północy z butelką tequili i paszką cytryn. Zaczęliśmy się pieprzyć koło 1:00. No i tu się zaczyna. Skoro poprzedniego dnia, załóżmy, no, położył się spać o 10:00 i wstał o 6:00 rano, no to jest 8 godzin. Potem poszedł do pracy na 8:00, pracował do 16:00, o 17:00 wyjechał z Wrocławia, jechał do Warszawy, był u mnie koło północy, zaczęliśmy się pieprzyć koło 1:00. No to bądź co bądź, facet od jakichś 26 godzin się kurwa nie mył. No i ja naprawdę próbowałam sobie wmówić, że ja lubię seks oralny, tak? No i tak jak dziewczyny wsadziłam sobie jego penisa w ust. No i wtedy poczułam to, co poczułam. Ten zapach, aż mi się zrobiło niedobrze i cofnęłam się. A on mnie tylko zapytał, dlaczego nie lubię miłości francuskiej. Nie odpowiedziałam mu nic, tylko przepchnęłam się. No a potem się pieprzyliśmy i no na szczęście nie musiałam mu poczekać, aż skończy. I pojechał w cholerę do tego Wrocławia. No, oczywiście parę tygodni później poszłam do ginekologa na kolejne badania i co się okazało, że jestem chora. No i ja próbowałam jakoś znaleźć informacje na ten temat, w wyszukiwarkę wpisałam tą nazwę choroby, Candidia czy jakoś tak, no i wyszło mi, że jest to najczęstszy objaw zakażenia wirusem HIV. I aż mnie ciarki przeszły, po prostu ja już wiedziałam, że jestem chora, po prostu czułam to, jak zżera mnie od środka ten HIV. Za każdym razem, jak się kąpałam, jak się dotykałam, to po prostu wiedziałam, że to się we mnie rozwija. Czułam w każdym centymetrze mojego ciała wszystko. Ja nie mogłam iść na badania. Chyba miesiąc się czaiłam, zanim poszłam do lekarza. Nigdy w życiu tak bardzo nie bałam się śmierci. Niby zwykła grzybica. Ale ja o mało co nie umarłam. Na moim grobie, przynosi
dyplomaci wiją się na ziemi z pożądania. I ja jedna z mini diskiem na uszach 30 rodziny. Przede mną pluton egzekucyjny. Się w niej pokazywać żadnemu mężczyźnie i że to nasza słodka tajemnica. Nawet mama o tym nie wie. Trochę to dziwne, ale to mój tata. Traktuje mnie jak prawdziwą damę. W weekend zabiera do kina, do teatru. Przepuszcza w drzwiach, podaje płaszcz. Mam wszystko, co chcę. Każdy ciuch, kosmetyk, wyjazdy. Tylko czuję się jak rzecz, jak jego własność. Czasami go kocham, a czasami boję się i udaję, że kocham. Niby mam wszystko, ale z drugiej strony nic, żadnego wyboru. Czasami go kocham, a czasami... Sprzeczamy się też w kwestii facetów. Tata najbardziej lubi statecznych, dobrze ułożonych, dobrze zarabiających, no i najlepiej pod krawatem. No, a co ja poradzę, że zakochuję się zwykle w muzykach rockowych? Najfajniejsi są basiści, bo najbardziej mroczni. Z jednym takim straciłam dziewictwo. Miałam wtedy 17 lat, pojechałyśmy z moją przyjaciółką, niby na wieś, na Sionokosy, a tak naprawdę nad morze. Tam poznałyśmy paczkę 10 kolesi z długimi włosami i o mało co nie oszalałyśmy ze szczęścia. Jeździłyśmy z nimi stopem po całej Polsce, piłyśmy wino, siedziałyśmy przy ognisku, kąpałyśmy się nago w jeziorze. To były najwspanialsze wakacje w moim życiu. Wróciłam do Warszawy zakochana po uszy. Przedstawiłam Marcina ojcu. Marcin mnie całował, przytulał. Był generalnie wyluzowany. Staremu zrobił się ból. A potem jak się nie wściekł, ale oczywiście jak już Marcin poszedł, bo przy nim był wzorem dobrego wychowania. Może herbatki, koniaczku? Potem zaczął wrzeszczeć. To ja decyduję, z kim się będziesz spotykać, a z kim nie. Nie będą mi przychodziły do domu żadne oszołomy. A kiedy powiedziałam, że i tak zrobię, co zechcę, wtedy poczułam, że mnie niszczy. Mam ochotę go zabić. Podobno najwięcej samobójstw jest w poniedziałki rano. A ja w poniedziałek nie mam siły nawet umrzeć. Nie chce mi się otworzyć okna, wejść na parapet. To słońce tak bardzo razi, wyłączcie je. Tato. Już raz kiedyś stałam, wtedy po Marcinie, przed maturą. Chciałam tylko otworzyć okno, wejść na parapet, rozłożyć ręce i choć raz poczuć się wolna. Podobno człowiek umiera już w locie na zawał serca.
pada trupem na ziemię i nic go nie boli. Nawet pada. Pluton egzekucyjny. Ja tańczę, a oni ani drgną. Dalej tańczę, a oni dalej jak słupy. Strzelali, płakali. Spóźniłaś się. Przecież nie jestem w pracy. Słuchajcie, a ja byłam Joanną Dark. Najsłynniejszą dziewicą świata. Moje gratulacje. Przywódca facetów, za mną do boju miliony. Pierwsza na świecie kobieta w spodniach, w jeansach, w glanach. Piękna, nieskazitelna cera, sama natura. Bezpośrednio, słuchaj jak wiór. Dopiero na stoście schiza. W głowie głosy załóż spódnicę. Zakładam, a facet mnie biorą i przywiązują do drzewa. Ja płonę, a oni krzyczą w niebo głosy. Drą na sobie ubrania, jakby normalnie dostali jakiegoś szału. Biegnie! To stońcie, Guevara! Przedmioły zarosty, bojówki, skórzany płaszcz, cygaro. Idę przez puszczę. Gorąco, duszno. Zasięg co chwila ucieka, nie ma gdzie naładować komórki. Kończy się tonik do twarzy. No, ale one kochają buntowników. Wszystkie w kolejce do mnie. Typowy facet. Leżymy w łóżku, a tu zdrada. Otoczyli nas i strzelanina! Sto na jednego! Ja seria skałama! Dobrze, ostatniej kuli. Ostatnia! Sobie w łeb. Szybkie życie, szybka śmierć. 29 lat. A kobiety do tej pory noszą moje zdjęcie na swoich miejscach. Tak. Ja byłam Anną Kareniną, żoną Batą Sojej. No to ja cię ostatnio czytałam. O, ja też. Muzeum. Świat podróży Londyn, Dern, Sars Korzyński i wydaje. Wszystko na suknie, clubbing, mówki, super trendy, live. Stary wściekły, a kochanko mi do mnie non-stop, telefony, SMS-y, wszyscy. Tylko jeden nie. Był krótki romansik, ale tak mnie złomał, że rzuciłam się pod pociąg. Mogłaś zadzwonić. Miał zasięg, ale olać to, za to reszta. Ja patrzę, a wszyscy kateci na pogrzebie płaczą, biją się, wracają do grobu. Ale spiszę. 25 lat, aż tego oni całe pokolenie. Starzej grają. Najwspanialsza śmierć, nic nie było. A mnie? Mnie faceci oglądają w filmie Kleopatra. Jak w wannie, to prezent od Cezarego. No i godzinami z nim przez telefon. Obok mnie kozy, a pode mną na kolanach. Bóg słońca i wszyscy faceci i każdy z nich podziw, pokłony, wzdychanie. Ja przed lustrem. Naturalne, kosmetyki na twarz. 22 lata, no i ani jednej zmarszczki. I taka gładka, idę po płatkach grów do Cezarego i umieram. Idę, a tu zamach. Ukrycia wąt i końca. Więc ja szybko SMS-a do czarka, ratuj! On w 5 minut na koniu mnie w swoje silne ramiona wysysa jad, ale ja już dead. O mało co nie oszalał z rozpaczy, ciął się żyletkami, potem wykrwawił masakrę. A ile macie teraz lat? Ja też. Łukasza sobie wymyśliłam, wymarzyłam, wyczarowałam. Jest taka chińska wróżba, która materializuje miłość. Podczas pełni księżyca trzeba pójść nad rzekę i wyrzucić pomarańcze, wypowiadając przy tym imię ukochanego. Ja rzucałam na największą miłość swojego życia.
trzech dniach poszłam na imprezę i poznałam Łukasza. Aż mnie poraziło. Brunet, wysoki, przystojny. Ideał. Siedzieliśmy obok siebie i rozumieliśmy się bez słów. Przez skórę. Tak podobno mają dusze karmiczne, które spotykają się w następnym wcieleniu. Widzieliśmy się codziennie i mogliśmy rozmawiać, milczeć godzinami. Ćwiczyliśmy też razem jogę. Ona pomogła mi odnaleźć równowagę wewnętrzną. Czułam w sobie energię yin i yang. Masakra. Jedliśmy też razem mięsa i uwalnialiśmy się od toksyn. Pełna harmonia. Akurat kupiłam mieszkanie i urządziliśmy je wspólnie według zasad feng shui. Postawiłam świece w czterech kątach i na środku. Zapaliłam je i od razu poczułam energię chi. To było niesamowite uczucie. Magiczne. Jadalnie pomalowaliśmy na pomarańczowe. To symbol szczęścia. Żadnym innym to zabójstwo dla związku. No i w kąciku miłości postawiłam nasze wspólne zdjęcie, żeby scementować nasz związek. Łukasz wprowadził się do mnie i nareszcie byłam szczęśliwa, spokojna. Ćwiczyliśmy razem jogę rano, na śniadanie suszone śliwki, na obiad kiełki. Kolacji już nie, bo wieczorami joga. Pełna harmonia. I nagle, po pół roku dowiedziałam się o tym pierdolonym nauczycielu angielskiego. Ależ mnie wkurwił, bo go kocham. Nie wierzę, że nic nas nie łączyło. Przecież połączył nas kosmos. Zniszczył to ten kurwa pedał od angielskiego. Nie mogłam się pozbierać. Nie mogłam odnaleźć w ogóle równowagi. Nie mogłam patrzeć na te pomarańcze. Denerwowała mnie ta cholerna energia chi. Co najgorsze, nie mogłam przestać go kochać. Słowo kobieta doprowadzało mnie do furii. Dałam z sił. Musiałam wiedzieć, kim jestem. Poszłam, kupiłam matę, posąg Buddy i stałam się zen. Wstawałam o 5 rano, 108 pokłonów, śpiewy specjalne, śpiewy codzienne i siedzenie zen. Ale nawet kurwa mantry nie wypleniły tego pedała z mnie. Ale pewnego dnia poznałam dopalacza. I znowu zaczęłam tryskać energią. Moje życie nabrało totalnego sensu. Zakochałam się w kokainie. A raz tylko się trochę przeraziłam, jak po działce usnęłam. Coś działo się nie tak. Wstałam rano, wzięłam więcej i jakoś duszno mi się zrobiło. Tak nie? Byłam ciała bez duszy, byłem bez duszy. Wyszłam z ciała. Moje leżało gdzieś tam na podłodze. Pofrunęłam do góry, do raju. Ale mnie nie wpuścili. Złota energia powiedziała, że to nie teraz. Ale jak kurwa żyć? Powiedziałam, żadnych hałd. Poszłam do profesjonalnej wróżki. Boże, to sama magiczna kobieta. Powiedziała mi, że mam niebieską aurę. Zostawiła mi niesamowity horoskop. Karty powiedziały, że mężczyzna mojego życia jest blisko. I ważne, co przyśni mi się tej nocy. Boże, z nerwów w ogóle nie mogłam spać. Ale postanowiłam wyjść mojemu szczęściu naprzeciw. W kąciku miłości postawiłam dwie świeczki, dwa delfinki i dwie roślinki, jak para, i czekałam. No i przyśnił mi się Maciek z pracy, z działu komputerowego. Bo nie wiedziałam, o co chodzi. Ale nic, czekałam. Po 2 tygodniach stał się cud. Na imprezie filmowej Maciek trochę
wstawiony, podszedł do mnie i mówi, że jestem najpiękniejszą kobietą i chciałby się ze mną kochać. Już byłam gotowa na spełnienie wróżby. Na co dzień nie znam dobrze razem. Maciek nie ma zbyt dużo wymagań. Wystarcza mu piwo, mecze i seks. Dużo seksu. W gruncie rzeczy to dobrze. Maciuś jest cudowny, bez wad. Mógłby tylko mniej pracować. Ciągle te prezentacje, delegacje, szkolenia. A ja chciałabym z nim być codziennie. Umówiliśmy się, że w weekend pojedziemy na Mazury, na Pstrągi. Ale Maciek skurwa znowu miał delegację, tak? Czekałam na niego cały dzień. Miał być o 20. Spóźnił się 3 godziny. No, ale przyszedł z prezentem. Kupił mi liniówę śliczną i tanią. Noszę ją choć moje spodnie. I 99 mężczyzn na koncie. Nie ma nic prostszego niż wyrwać faceta. Wszystko na nich działa. Oblizywanie ust, kręcenie włosów. Wszystko. Czysta droga do przyjemności. A uwierzcie mi, nie ma nic lepszego niż seks z 30-letnim, ułożonym, kochającym mężem. Są jak psy zerwane ze smyczy. Łaszą się i są wierni swojej. Zawsze lubiłam seks. W liceum nigdy nie byłam święta, tylko normalna. Z niektórymi przespałam się na imprezach, z niektórymi chodziłam, a niektórych nawet kochałam. Jednego nawet bardzo.
miał 25 lat. Ja 20. I od razu wiedziałam, że z nim będę. Kobiety to wiedzą. Poznaliśmy się na imprezie, a z niej wyszliśmy już razem. Zakochani po uszy. Iskry, feromony latały w powietrzu. Boże, jak my się kochaliśmy. Pieprzyliśmy się wszędzie. Na balkonie, w oknie, na hamaku, pod łóżkiem, na łóżku, stojąc, leżąc, tańcząc. Wszędzie. Kacper na początku mówił, że mnie bardzo kocha. I dawał mi 100 krotki. Nikt nie dotykał mnie tak jak on. Ja nie wiem, jak to zrobiłam, ale wpadłam. Po prostu globulki przestały działać. Ja sobie pomyślałam, że teraz będzie wszystko proste, że na rok wezmę dziekankę, że będziemy mieć dom. Ja nigdy nie czułam się szczęśliwsza jako matka. Czekałam na niego z testem, kolacją i bucikami. Ja nawet nie byłam w stanie się odezwać. Zostawił mnie i nasze dziecko. Sami przerażeni, nikogo do pomocy. Boże, jak ja chciałam wtedy poronić. Nigdy nie mieć tego dziecka. Rodzice by mnie chyba zabili. Ja ani nie mogłam go mieć, ani go nie mieć. Z każdym dniem było coraz trudniej. Bo coraz bardziej je kochałam. A nie mogłam. Teraz są nowoczesne sposoby usuwania ciąży. Wystarczy wziąć pigułkę. O godzinie 0 poczułam ukłucie w sercu, ból brzucha. Poszłam do łazienki i spłukałam wodę. Było już po wszystkim. Tylko ja wiem, ile kosztowało mnie oswojenie bestii. Strachu, bólu, nienawiści. Nienawiści do samej siebie. Do Kacpra. Do Boga, że coś mi dał, a potem mi to zabrał. To wtedy przestałam czuć. Jakbym ubrała się w pancerz i nikomu więcej nie pozwoliła się skrzywdzić. Nikomu. Dobrze wiem, co znaczy być pustą w środku. Nie mieć i nie czuć nic. Jak hulają wyrzuty sumienia. Balon wypełniony niczym. Chodziłam po ulicy i patrzyłam na niemowlęta w wózkach. Wyobrażałam sobie, jakby wyglądało moje. To była dziewczynka. Wiem to. Kobiety to wiedzą. Już wiem, że nigdy więcej nie będę miała dzieci. Ale przecież istnieje Bóg, tak? Może wybaczy, może wszystko. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w kościele. Podeszłam do pierwszego konfesjonału. Ja prosiłam, żałowałam i błagałam. Ksiądz powiedział, że popełniłam grzech śmiertelny, że odpowiadam za zabójstwo, a karą będzie całe moje życie. Nie wybaczył. Trudno. Powiedziałam sobie nie. Już nikt z żywych mnie nie skrzywdzi. Żaden Bóg nie pozbawi mnie przyjemności. Teraz już nie cierpię. Nie warto. Nie ma Boga. Nie ma piekła. Jestem tylko ja. Niektórzy dla przyjemności się gotują, tak? A ja się pieprzę. I mam z tego przyjemność każdego dnia. Ja ich nie kocham. Nie warto. Jaki w tym sens? Sens jest w niezależności. Ja czasami mam wrażenie, że nie czuję niczego poza orgazmem i nienawiścią. A jak przy okazji można rozpieprzyć jakąś śliczną parkę, to czego chcieć więcej do szczęścia?
Zgłaszam początek września. Jezu dziewczyny, cisza! Żadna nie wyjedzie bez mojej zgody! Już rozmawiałyśmy o tym. Nie, nie rozmawiałyśmy o tym. Miesiąc, miesiąc na Afryce, najpierw praca, potem przyjemności. Każda chce wyjechać. Ja do Indii. Lotos, medytacje, inny świat. To najwyżej tydzień urlopu. A ja mam dom po babci. Kury, świnie, kozy, ogród, sad i pięknie. Przecież można mieszkać w hotelach, w domu. Nieważne gdzie, ważne jaki. I ślub w kościele. Nie z żadnym biseksualistą, homoseksualistą, transwestytą. Tylko z normalnym. Minimum piątkę. Dom pełen ludzi, na starość kominek, potem pijany. Zero samotności. Co one myślą, że ja nie chcę żyć normalnie? Że nie chcę mieć domu, rodziny, partnera, przed którym nie trzeba udawać? Nie harować 12 godzin dziennie. Co one myślą, że ja nie mam marzeń, tak? Też to być szczęśliwa. Ja, Milla, Marek, własna wyspa, dom nad oceanem. Służąca, druga ciąża, trzecia, czwarta i stopy na starość. Starczy chcieć, samo się sprawi. Tylko spłacę kredyt, tylko jak... jeszcze czasu. Zadzwoń już teraz. 785 252 736. Nie wiesz, ile zostało ci jeszcze czasu.